Siemasz, z tej strony Szymon, to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj na kanale mamy kolejny odcinek z Farminga Simulatora 18. Dzisiaj będziemy siano kosy. Tak, dzisiaj będziemy siano kosy. Ja mój pracownik właśnie tam sieje. Ja ukazał odcinkiem siacie, ale już musiałem nagrywać, bo po prostu mówię, że chciałem już kosy, to już obiecałem, że będę kosił na odcinku, więc to na prostu taki pierwszy na odcinku. Wiem, że ostatnio do odcinku mówiłem, że już to skoszono. Takie, czyli pierwsze takie same kosy. No i gospodarskie. Więc na początku możecie dać łapkę w górę, subskrypcję na dole. I będziemy częściej odcinki. Jeśli zobaczycie, jeśli subskrybujecie kanał, to na bieżąco. Dzisiaj plan jest łatwy. To skosić, zgrawić do samozbierającej i jechać na biogazownię. Tak, mam na szczęście, no mamy coś takiego 50% 17% mam do ogółem tyle ton jeszcze dołożyć, więc paskarka dodatkowa będzie, a przy okazji będzie gnojówka dodatkowa, która niedługo może się pojawi na... Znaczy niedługo może beczka się pojawi na gospodarstwie, kto wie. Kto wie. I dojeżdżamy. Wyślimy to na szybko. Potrzebujemy gradziarkę. Będziemy grać i pojedziemy wreszcie na wyspę na biogazownię, bo... Dawno was na biogazowni nie zawiozłem, ale jest niedaleko. Ciągle zawoziłem. Nie wiem, chyba jeszcze nie pamiętam. No właśnie zawoziłem jeszcze na biogazowni, a... Ale serio tam jest... Nie wiem, czy ładnie, nie ładnie, nie wiem. A nie, zawoziłem was na biogazowni. No bo wspomniałam. Byliście ze mną na biogazowni, bo... Jakby wyjdziemy słabo. To... No problem, dawaliśmy się, nie wiem, no problem. I zrobimy sobie to jeszcze i będziemy jechać dalej. Odcinki nam się podobają, bo już jest aż 4 łapki w górę pochodzenie, bo przyjdziemy, znaczy nie wiem ile jest tam łapek, bo ogólnym grzbą odcinek po odcinku. Dobra. Będę mija. Ja to poprawię do później. Jeszcze zaraz to poprawię, bo... Jakie są już w końcu broni? Zresztą zrobię cięcie, bo muszę po cieniu postać. Dobra, jestem w cięciu. I poprawimy to mija. Wąskofoną trawę. Przepić i podczepiamy na jedną skrybiarkę. Słuchajcie, to za teraz porobiłem w polu. Obawiam, że teraz nie robię tam w polu. Tylko dojdę się na sejem. No, z poprzednim odcinku jechaliśmy tylko robić misję z otorem i zdjęciem. Ten odcinek chciał to być robić z otorem, bo wcześniej w szkole nigdy nie... Dawno nie widzieliśmy, jak on robił. Jak robiliśmy z otorem. No nie po to, bo wiedziałem, że byłem się marnował, bo... Tylko, że ja pomagam, że... Muszę mieć przyciągnik, co mnie nie ma. Na ten... Jest pracownicza. Albo coś tu stało. Gospodarstwo, jak wiecie, właśnie liczbę na początku trzeci taki kolejnik się przyda, kiedy będę chciał to upalać, muszę mieć na gospodarstwie, bo czasami tak pisze, kiedy nie trzeba posprzątać, aż posprzątać. To jest fair. Ustawić muszę. Taki. Siedziałem z tego, że są się na gości. Na szczęście było mi stać na właśnie. Oto rzecz. Potrzebny na siano kosy. Taki.
Nie wiem, co to. Jeszcze raz stoję. Co? Okej, teraz. Nie wiem, co odbierają. Co tam jest? Nie wiem, rośnie. Ta chyba na tym koło pomostu. Chyba tam już jest druga faza, to jest pierwsza faza. Nie będziecie wiedzieli, jeżeli nie dośpiewane, to dowodzę, więc przepraszam, bo po prostu nie będę marnował dodatkowe grosze na nawóz, na który na koniec nie zwróci. Znaczy zwróci, to nie chcę. Cześć, tylko idzie koło mostu skalić, jak to może to sobie radzi. No nie ma samochodu, bo to sprawia, że to są nikie, to jest jak praktycznie litrów. Jakieś 5 litrów stajemy, czy to wyjdzie. Na wszystko nie podki. Wyjeżdżamy. Tylko tego nie odpowiedzi. Okej, wyjeżdżamy i zbieramy. W następnym planie to właśnie będzie kupienie siewnika, bo będę tak małe miejsce i będę wyrabiał. Jak będzie większy siewnik, to będziemy całe pola robić na tym, a ja nie chcę wtedy marnować odcinka z takim małym siewnikiem, bo będę robić cały odcinek nie na pole. Szanujmy się. Bo to będzie to właśnie, bo zresztą zobaczę, pokażę wam ile kosztuje. Oto ten siewnik, który chcę kupić, Anderson, 55 tysięcy. Niedługo sobie na niego zarobiłem, więc na sprzedaż też coś tam zarobiłem z siewnika, więc no chyba teraz na sezonie sobie kupimy siewnik, bo on na pewno jest potrzebny. Pole będzie na kiedy indziej, bo na razie trzeba szybko to robić, szybko siać. I wtedy kupimy kolejne pole. Po szybko powiedziałem, idę po teraz w maszynę. Nie mówię, że będę kupię pola, ale jak chcę kupić siewnik, który będzie bardzo potrzebny, to będę szybciej siał, będę szybciej kosił i będzie szybciej to pole rozbierać. Zjeżdżamy tutaj i będziemy zaraz jechać do biega do mnie. Za dużo tej trawy nie ma, stary za to, ale teraz mała łąka mogę nawieźć. To właśnie, nie będę myślał. Ale ja na łąki nie mam wody na wodę. Woda na wodę właśnie. Woda mi górszy w ruchu. Zauważyłem, że ja mam tylko kanapki. Kolek był na tym odcinku, ale tu nie wyjdzie. Lol. No i teraz idziemy na ten biega, znowu nie oddajemy tą trawę. Dobra. Albo dobre, bo już szybko wylatuje. Jeszcze nie odbił, bo 60% na teraz jest. To jest no to nie. Teraz pojedziemy oddać tą trawę. Nie chciałem, że będzie można strzelać, ale jak tak wszystko mija, to tak straci. Jeszcze nie będę się jak wyrażę. Jadę na to. No ale. Trochę jest rozwiązanie, co się zresztą musimy radzić na to. Sam. Właśnie się czekam.
Oh, ya. Ajá. No sé. Ya la próxima vez. Ojo. No sé qué puede tener que vivir con él. Vamos, ¿qué? Aquí lo vamos a mejorar. Trae un cierto calor, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que se puede tener? No sé qué puede tener. Aquí arriba. Ahora si me dan el tanto de esa torre por cosa. Quieres que te doy ahí más adelante, solo que dice que no. Y bien, yo puedo ser. Te puedo hacer que ustedes se den siendo sin ser porque se ve ya. Por un caso aquí. Luego a veces me quedo con el... Oh, se echa falta, eso está por favor. Bueno. Si se pasa mal y dice, no está mal, sin que muerde, lo que sea ya. Se pasa que se ve de ahí a la verdad, ¿no? Так он полпо городе. Добра, где это? Пойма нахуй. Мы идем зараз кончить от стены. Иди первым. Я первым заговорю, а вежу подхвалить от своего конца. Не считайте, заставьте хаштаг себе, а не хаштаг кушанья. A ja przypomnę serduszko i dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego i nara!